Piotr Bieruta, kurator wystawy Grafik Banksiego, ponadto kustosz Muzeum Historycznego w Lublinie. Mamy przyjemność zaprosić wszystkich Państwa do lubińskiej Galerii Pałacyk na wyjątkową ekspozycję. Jest to ekspozycja, którą zabiegaliśmy już od ponad roku. Zależało nam, żeby w Lublinie można było zaprezentować pracę niebywałego artysty rangi światowej, czyli Banksiego, znanego twórcę chyba już każdemu na dzień dzisiejszy, twórcę bardzo czasami kontrowersyjnych, ale szeroko rozpoznawalnych przede wszystkim murali. Ale ten twórca oprócz tego, że tworzy te wyjątkowe prace w przestrzeniach miejskich, czy nie tylko miejskich, w otwartych przestrzeniach, też tworzy obrazy, grafiki, litografie. Nam udało się zdobyć 30 prac graficznych autorstwa samego Banksiego, sygnowanych autorsko przez twórcę. Są to edycje limitowane konkretnych motywów, które jako pierwsze oczywiście się pojawiły jako murale, a były odwzorowywane przez artystę właśnie w sposób graficzny na nośniku, jakim jest papier. Jest to 30 prac, takie chyba najbardziej rozpoznawalne, przede wszystkim z taką ikoną twórczości Banksiego, czyli wizerunkiem dziewczynki z balonikiem. Zapraszamy do zwiedzania wystawy aż do końca wakacji, do dnia 31 sierpnia. Każdego dnia galeria jest czynna, czeka na Państwa w godzinach od 9 do 17.